Witam na 9. spotkaniu cyklu, który poświęcony jest przekazaniom dekalogu. Dzisiaj będziemy rozważali przekazanie 7. Jest ono dosyć ważne, szczególne dlatego, że dotyczy bardzo intymnej sfery naszego życia. Będziemy mówili o wierności małżeńskiej, o miłości, o bliskości cielesnej, o seksie, który został stworzony przez Boga, a więc dotkniemy bardzo ważnych tematów. Zastanowimy się, dlaczego jest taki zmasowany atak na intymną sferę naszego życia. Dowiemy się kilku ciekawych rzeczy na temat starożytnych kultów płodności i dlaczego były tak wielkim zagrożeniem dla funkcjonowania narodu wybranego. Dlaczego tak bardzo postępuje degradacja moralna? Pan Bóg stworzył seks. Czy rzeczywiście musimy traktować tą intymną stronę naszego życia jako temat tabu, czy ludzie wierzący, Kościół powinien unikać tych tematów? Jaka jest treść 7 przekazania? Jakie relacje, jakie czyny są przez to przekazanie zabronione? Powiemy także na temat biblijnej perspektywy rozwodu. Czy Pan Bóg pochwala rozwody, skąd się one w ogóle wzięły. Powiem też, że na temat bardzo ważnej roli serca w pojawieniu się grzechu. Poznamy przepiękną symbolikę Kościoła, która nawiązuje do miłości między mężczyzną a kobietą. Bardzo ciekawy wykład, a więc zacznijmy. Na początku mała powtórka z tego, co już zdążyliśmy się dowiedzieć, a więc poznajemy Boga dekalogu. Pierwsze przekazanie ukazuje nam Boga jako Boga jedynego prawdziwego, poza Nim nie ma żadnych innych bóstw. Drugie przekazanie kładzie nacisk na duchową naturę Boga i wymaga od nas duchowej czci dla tego jedynego Stwórcy. Trzecie przekazanie podkreśla świętość Bożego imienia, a co za tym idzie świętość charakteru Bożego i wzywa nas do tego, żebyśmy byli święci, tak jak święty jest nasz Bóg. Czwarte przekazanie pokazało nam Boga jako Stworzyciela, Boga, który chce, abyśmy pamiętali o tym, że On to wszystko uczynił. Bóg jest Stwórcą, Królem, Władcą Czasu i okazuje troskę o nas. Proponuje nam uczciwą pracę, ale także uczciwy wypoczynek. Piąte przekazanie nakazuje szacunek dla rodziców i starszych. Bóg przedstawia się nam jako nasz niebiański Ojciec. Szóste przekazanie przedstawia Boga jako dawcę i gorliwego obrońcę życia. Pora na przekazanie 7. Czego dowiemy się o Bogu w oparciu o treść tego przekazania? Moi drodzy, wystarczy udać się do kiosku, włączyć jakikolwiek program telewizyjny, żeby przekonać się, że żyjemy w prawdziwym oceanie erotyzmu. Na każdym kroku dostrzegamy piękno ludzkich ciał, ale to piękno wykorzystywane jest nie zawsze w szlachetnych celach. Nasza kultura może być bez żadnej przesady nazwana kulturą rozerotyzowaną. Bo rzeczywiście na każdym kroku moda, reklama, media, show biznes, wszędzie tam zauważymy obecność erotyki. Współczesna kultura masowa natarczywie korzysta z ludzkiej skłonności do myślenia o seksie. Moda napędza erotykę, erotyka napędza modę. Najwyraźniej niektórzy postępują według dewizy: im więcej pokażesz, tym szybciej cię zauważą. Jak na to wszystko mają patrzeć chrześcijanie? Znawcy show biznesu, reklamy mówią o tym, że erotyka jest takim utrwalaczem pamięci, że obrazy kodują pewne treści, pomagają je zapamiętać, a więc nie ma się co dziwić, że reklamodawcy tak chętnie nawiązują do nagości ludzkiego ciała. Erotyka należy także do najbardziej przyciągających uwagę elementów, które postrzegamy wokół. Od czasów rewolucji seksualnej, która miała miejsce w 60. latach ubiegłego wieku, erotyzm przestał być tematem tabu. Ludzie coraz swobodniej mówią na temat seksu, na temat erotyki. Te tematy stały się czymś naturalnym, zwyczajnym i zaczęły być masowo wykorzystywane właśnie w kwestiach reklamy. Ale kiedy mówimy o tym współczesnym bądź co bądź zjawisku, okazuje się, że to jest nic nowego. Kiedy przepatrujemy się starożytnym kulturom, okazuje się, i Biblia o tym wspomina, że nawiązywanie do erotyzmu było czymś typowym dla wielu pogańskich religii. Na planszy widzicie fragment Księgi Liczb, 4 Księgi Mojżeszowej, gdzie Mojżesz w Bożym natchnieniu powiedział: gdy
przebywali w Szittim, lud zaczął uprawiać nierząd z Moabitkami. One to nakłaniały lud do brania udziału w ofiarach składanych ich bożkom. Lud spożywał dary ofiarne, oddawał pokłon ich bogom. Izrael przylgnął do Baal Peora i gniew Jahwe zapłonął przeciw niemu. Musimy wiedzieć, że nabożeństwa pogańskie były przesiąknięte erotyzmem. Duża ilość alkoholu, śpiewy, piękne kobiety, wszystko to wplecione w kult jakiegoś lokalnego boga. Jednym z najpopularniejszych pogańskich, kananejskich bogów był Baal. Dosłownie oznacza on Pana. Ale co ciekawe, że w Septuagincie, greckim przekładzie pism hebrajskich Starego Testamentu, słowo Baal używane jest w rodzaju męskim i żeńskim, a więc ten Bóg jawi się jako Bóg dwupłciowy. Bardzo często takim charakterystycznym elementem kultu Baala było to, że kobiety ubierały męską odzież, a mężczyźni zakładali odzież kobiecą. Wszystko to miało wspomóc ten element erotyzmu, kultu płodności w oddawaniu czci temu bóstwu. Innym pogańskim bóstwem, które było czczone na terenie Kanaanu, była Aszera. No i tutaj znowu Piąta Księga Mojżeszowa mówi o tym, że kiedy Izrael wejdzie na tereny ziemi obiecanej, ma coś konkretnego uczynić. Czytamy: zniszczycie doszczętnie wszystkie miejsca, gdzie narody, których wy pozbawiacie dziedzictwa, służyły swoim bogom. Na górach wysokich, na wzgórzach, pod każdym drzewem zielonym wywrócicie ołtarze, połamiecie ich stele, Aszery ich ogniem spalicie, porąbiecie w kawałki posągi ich bogów, zniweczycie ich imię na tym miejscu. Dlaczego Bóg wydał tak radykalne polecenia? Ano właśnie dlatego, że pogańskie kulty zagrażały czystości Izraela, czystości wielbienia, czystości oddawania czci jedynemu prawdziwemu Bogu. Pogańskie kulty były przesiąknięte erotyzmem, były to kulty płodności. W kulcie Aszery wykorzystywano święte słupy, które, jak uczeni mówią, miały charakter kultu falicznego, a więc no, było to zagęszczenie niemoralności. Archeolodzy, którzy prowadzą wykopaliska na terenie starożytnego Kanaanu, natrafiają na wiele nagich figurek, generalnie figurek bardzo lubieżnych, niemoralnych. Innym bóstwem pogańskim na terenie Kanaanu była Asztarta, albo inaczej Isztar, grecka Afrodyta. Była to bogini pałająca nienasyconą lubieżnością i żądzą krwi. Z kultem Asztarty wiązały się również prostytucja świątynna, więc kobiety oddawały się obcym mężczyznom w ramach kultu tej bogini. Była ona według mitologii kananejskiej żoną Baala, więc boga płodności. W żadnym innym kraju, na terenie żadnego innego starożytnego państwa nie znaleziono tak wielu wyjątkowo nieprzyzwoitych posążków nagiej bogini płodności. A więc z czymś takim musieli skonfrontować się Izraelici, kiedy wchodzili na teren ziemi obiecanej. Była to nie tylko ziemia mlekiem i miodem płynąca, ale była to także ziemia skalana przez potężną niemoralność narodów żyjących tam przed nadejściem Izraelitów. Popatrzcie, co mówi Pan Bóg na temat ofiar, które mają być składane. Czy każda ofiara mogła być przez Boga przyjęta? Jeśli nie, jakie były zdecydowanie odrzucane? Fragment Księgi Powtórzonego Prawa, jest to Księga Piąta Mojżeszowa. Nie będzie nierządnicy sakralnej wśród córek Izraela, ani mężczyzn uprawiających nierząd sakralny wśród synów Izraela. Nie zaniesiesz do domu Twego Boga Jahwe zarobku nierządnicy, jak i zapłaty dla psa, jako rzeczy ofiarowanej ślubem. Tak jednym, jak i drugim brzydzi się Twój Bóg Jahwe. Czyli Pan Bóg mówi, nie wolno Ci złożyć w ofierze w mojej świątyni zapłaty, którą przyniesie nierządnica. Nie wolno Ci przynieść pieniędzy, które zarobił pies. Tak określano mężczyznę, który uprawiał nierząd. A więc takimi darami Bóg się brzydził. Nie każda ofiara, nie każdy pieniądz mógł być przyniesiony do świątyni Boga Jahwe. Jak wygląda nasz współczesny świat? Fragment listu do Galacjan w przekładzie, właściwie parafraza, jest to parafraza Nowego Testamentu, wydanie Słowo Życia. Apostoł Paweł pisze, kiedy ulegamy własnym złym skłonnościom, w naszym życiu pojawią się nieczyste myśli, pożądanie zmysłowych przyjemności. I to jest niestety cecha współczesnej kultury. Dzisiaj wszystko jest na sprzedaż. Dzisiaj
ta bardzo intymna sfera ludzkiego życia została wyniesiona do rangi towaru. Można to kupić, sprzedać, można to zdeformować i nikt w tym nie widzi nic złego. Fragment listu do Efezjan w przekładzie Biblii Warszawsko-Prawskiej. Apostoł Paweł pisze: zaklinam w imię Pana, żebyście nie postępowali tak jak poganie, którzy poddają się swoim bezsensownym przekonaniom, zaciemniającym tylko ich umysły. Nie mają oni żadnego udziału w życiu, które nam Bóg daje, gdyż trwają w absolutnej niewiedzy wskutek całkowitej zatwardziałości serca. Zatracili poczucie wstydu, oddali się rozpuście, popełniając w swym wyuzdaniu wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste. Słowa niezwykle aktualne w starożytności, prawie 2000 lat temu, ale czy dzisiaj straciły na swoim znaczeniu? Kiedy rozglądamy się wokół, musimy przyznać rację apostołowi Pawłowi. Nasza kultura, cywilizacja nie jest ani odrobinę lepsza niż ta, w której żył apostoł Paweł. Biblia zawiera także pewne ostrzeżenie. Dlatego, że ludzie, którzy dopuszczają się nieprawości, tej szczególnej nieprawości, nieczystości seksualnej, erotycznej, bardzo często gorszą tych najsłabszych, tych najbardziej bezbronnych. I w Ewangelii Mateusza Pan Jezus ostrzega: kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić się w głębi morza. Dorośli, ich postępowanie mają ogromny wpływ na kształtowanie się młodych umysłów. Dzieci i młodzież, którzy dzisiaj wzrastają ku swojej dojrzałości, mają potężne problemy. Świat, w którym żyjemy, nie jest światem przyjaznym. Jest to świat przesiąknięty nieprawością, niemoralnością. Skąd się w ogóle to wszystko wzięło? Wielu chrześcijan nie potrafi szczerze, otwarcie rozmawiać na temat tej intymnej sfery naszego życia. Kiedy pojawia się słowo erotyzm, seks, wielu chrześcijan zaczyna się rumienić i najchętniej skończyłoby ten wątek. Ale przecież prawda jest taka, i Biblia o tym mówi, że to Bóg stworzył seks. To Bóg obdarował ludzi tym cudownym darem, pragnieniem doświadczenia szczególnej, intymnej bliskości. Kiedy czytamy opis stworzenia człowieka, to znajdujemy tam następujące słowa. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Pan Bóg przyprowadził niewiastę do mężczyzny. Mężczyzna powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. To jest ten czysty, rajski opis pierwszego małżeństwa. Bóg przyprowadza do Adama kobietę. Zwróćmy uwagę na to, jedną kobietę. Nie było tam kilku kobiet, kilku żon, był jeden mężczyzna, jedna kobieta. Przyprowadza Ewę do Adama, on na nią patrzy i mówi: Panie, to jest nareszcie ktoś taki jak ja. Ktoś, kto myśli tak jak ja, czuje tak jak ja. Ktoś, kto jest do mnie podobny. Tylko ktoś taki jak Ewa jest w stanie wypełnić tą lukę, którą ty uczyniłeś w moim sercu. Popatrzmy, moi drodzy, nagość na początku w raju nie była niczym gorszącym. Nie kojarzyła się z żadnym dziwnym, niesmacznym podtekstem. Ludzie patrzyli na siebie, ale nie dopuszczali się jakichś zdrożnych, nieczystych skojarzeń. Niektórzy zastanawiają się, w co Adam i Ewa byli ubrani, zanim upadli w grzech i zanim Pan Bóg przygotował im odzienia ze skór. To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Popatrzmy na kolejną planszę. List do Rzymian, rozdział 3, wiersz 23 mówi: wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Widzicie, co zabrał nam grzech? Grzech zabrał nam chwałę. A więc w tym świecie, w którym grzechu nie było, Adam i Ewa chodzili w Bożej chwale. Być może byli odziani w światłość, możemy tylko się domyślać, ale ten tekst z listu do Rzymian mówi o tym, że grzech zabrał nam coś konkretnego. Zabrał nam prawo do Bożej chwały. Człowiek stworzony na Boże podobieństwo otrzymał też chwałę pochodzącą od Boga i chodził w tej chwale, żył, poruszał się w niej.
Kobieta i mężczyzna patrzyli na siebie, ale patrzyli z podziwem, bez żadnych złych, niemoralnych, brudnych skojarzeń. Chodzili w światłości, w czystości i w godności. Pan Bóg stworzył pierwszą parę. Tym samym stworzył model biblijnego małżeństwa. Jaki ten model jest? Co oznacza w Biblii małżeństwo? A więc spójrzmy na planszę, która bardzo szczegółowo omawia jeden tekst z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. Czytaliśmy już te słowa, ale teraz przyjrzyjmy się im dokładnie. Powtórzę te słowa. Dlatego opuszcza mężczyznę ojca i matkę i łączy się z żoną tak, że oboje stają się jednym ciałem. Mamy biblijny model małżeństwa. Co robi mężczyzna? Opuszcza ojca i matkę. Rodzina, małżeństwo to ojciec i matka, to kobieta i mężczyzna. Co więcej, kto opuszcza ojca i matkę? Opuszcza mężczyzna. Do małżeństwa gotowy jest mężczyzna, nie dziecko. Człowiek musi osiągnąć pewną dojrzałość, żeby być gotowym do małżeństwa. Co robi mężczyzna? Opuszcza swoich rodziców. A więc biblijny model małżeństwa polega na tym, że mimo naszej miłości, relacji z rodzicami, opuszczamy ich, żeby założyć swoją rodzinę. Mieszkanie w zażyłości z rodzicami i wprowadzenie do tej społeczności żony to jest proszenie się o problemy. Małżeństwo musi mieć swoją odrębność, swoją intymność. Wtedy powstają warunki, żeby to małżeństwo mogło być szczęśliwe. Mężczyzna łączy się z kobietą, a więc powstaje jakaś nowa rodzina. Łączy się z żoną, która jest jego uzupełnieniem, dopełnieniem. Oboje stają się jednym ciałem, a więc stają się, czyli jest to jakiś progres. To nie jest coś, co się dzieje w mgnieniu oka, ale owo stawanie się jest to proces. Proces coraz głębszy, głębszy, głębszy. A więc kobieta i mężczyzna wzrastają we wzajemnym poznaniu, przyjaźni, zaufaniu, miłości. I wreszcie stają się jednym ciałem. Ktoś powie dwa organizmy. To prawda. Ale dochodzi do szczególnej, intymnej więzi. I popatrzcie, że to bycie jednym ciałem trwa przez całe małżeństwo. Nie chodzi tylko o krótkotrwałe chwile uniesień, tej szczególnej, intymnej bliskości cielesnej, ale to bycie jednym ciałem dotyczy całego trwania małżeństwa. Jest to związek, który w zamyśle Bożym miał być trwały, ponadczasowy. Ta miłość, to uczucie, te więzi miały być czymś, co trwa przez całe życie. Przepiękny model, który ludzie otrzymali w raju. Ale niestety, tak jak to już jest z nami ludźmi, kiedy wkroczyliśmy na ścieżkę grzechu, najpiękniejsze modele ulegają z czasem jakiejś deformacji. I popatrzcie, jak daleko ludzie odeszli od tego biblijnego, rajskiego wzorca małżeństwa. Co się z biegiem czasu zaczęło dziać? A więc powtórzmy, na początku ten biblijny model małżeństwa zakładał, że w związek wchodzi jeden mężczyzna i jedna kobieta. Kobieta powinna być poddana mężowi, małżeństwa z innowiercami były zabronione. Małżeństwo zazwyczaj w starożytności biblijnej były aranżowane przez rodziców. Panna młoda, która nie udowodniła tego, że jest dziewicą, że jest czystą kobietą, miała ponieść śmierć przez ukamienowanie. To są czasy Starego Testamentu, a więc no, troszeczkę kulturowo nam odległe. Ale wkrótce bardzo szybko okazało się, że ten biblijny model przestał ludziom odpowiadać. I na przykład w czasach króla Salomona czytamy, że Salomon miał bagatela 700 legalnych żon. Co wy na to? Panowie, nie uśmiechajcie się, dlatego że 700 żon to także 700 teściowych. A więc wielożeństwo, poligamia, już nie jedna żona, ale 2, 3, 5, 10, tak jak widzimy na przykładzie Salomona, miał on 700 legalnych żon. Jest to coś niebywałego. No, może na lekkie usprawiedliwienie tego stanu rzeczy możemy powiedzieć, że ilość żon świadczyła o potędze starożytnego monarchy, ale biorąc pod uwagę biblijne zalecenia, nie ma to najmniejszego sensu.
Mało tego, ten sam Salomon oprócz 700 żon miał także konkubiny, czyli były to żony jakby troszeczkę gorszego szczebla, nie miały tylu praw, jeśli chodzi o dziedziczenie, o pozycję w rodzinie, jak legalne żony. Konkubiny były żonami gorszymi, takimi powiedzmy kobietami, które stały gdzieś w cieniu prawowitych żon. A więc 700 żon prawowitych miał Salomon, 300 konkubin, zastęp 1000 kobiet. Ale też Biblia wspomina o tym, że w niektórych małżeństwach dochodziło do sytuacji, kiedy obok legalnej żony mężczyzna brał sobie za żonę, nałożnicę, niewolnicę swojej żony. I tak na przykład w rodzinie Abrahama doszło do takiej sytuacji. Sara była niepłodna, nie mogła mieć dzieci, powiedziała do męża Abrahama: weź moją nierządnicę Hagar, i to dziecko, które ona urodzi, będzie traktowane jako moje dziecko. W ten sposób zapewni nam przetrwanie rodu. A więc zdarzały się relacje, kiedy mężczyzna, jako właściciel wszystkiego tego, co posiadała żona, czasami także brał niewolnice należące do żony jako swoje jakieś bardzo drugorzędne żony. Stary Testament wspomina także o sytuacji, kiedy dochodzi do gwałtu. Jak wtedy nakazywano rozwiązać taką sytuację? A więc jeżeli mężczyzna zadał gwałt jakiejś młodej dziewczynie, to musiał zapłacić jej ojcu taką rekompensatę, odszkodowanie w wysokości 50 syklów srebra albo kawałków srebra, a z tą dziewczyną miał się ożenić. No, nie wiem, jak wyglądało życie w takiej rodzinie, kiedy dziewczyna zgwałcona przez jakiegoś młodego mężczyznę miała potem spędzić z nim całe życie. Czy tam było miejsce na miłość? Ale popatrzcie, co Biblia jeszcze na ten temat mówi, że w takiej sytuacji, kiedy dochodzi do małżeństwa między zgwałconą dziewczyną i gwałcicielem, ten mężczyzna nie mógł jej odrzucić, nie mógł jej dać listu rozwodowego, a więc było to małżeństwo nierozerwalne. Nie zazdroszczę tej młodej osobie, która musiała spędzić całe życie ze swoim gwałcicielem. Oczywiście to rozporządzenie prawne stało na straży czci kobiety. Zgwałconej kobiety prawdopodobnie nikt nie chciałby pojąć za żonę. W przypadku śmierci rodziców byłaby ona skazana na po prostu biedę, na głód. A więc to rozwiązanie miało zapewnić jej byt, ale nie było w tym zbyt wiele miejsca na jakąś prawdziwą miłość. Stary Testament wspomina także o małżeństwach lewirackich. W języku łacińskim lewir znaczy szwagier. A więc w momencie, kiedy umierał jakiś mężczyzna, nie pozostawiając po sobie potomstwa, to obowiązkiem najbliższego krewnego, brata i kogoś z najbliższej rodziny, było pojąć za żonę wdowę i dziecko, które rodziło się w tym związku, było traktowane jako dziecko zmarłego mężczyzny. A więc wdowa, która nie urodziła swojemu mężowi syna, powinna poślubić szwagra, aby on wzbudził zmarłemu męskiemu potomka. Od tej pory miała być uległa nowemu mężowi. Pismo Święte wspomina także o brankach wojennych, a więc kiedy dochodziło do konfliktów zbrojnych, to Izraelici mogli wziąć do niewoli kobiety, które nie współżyły jeszcze z mężczyzną, kobiety mężatki w niektórych sytuacjach miały być zabite, więc były to bardzo krwawe czas. No i Biblia wspomina także o małżeństwach między niewolnikami, a więc jeżeli Pan dał jakiemuś niewolnikowi żonę spośród niewolnic, to w przypadku, kiedy niewolnik odzyskiwał wolność, jego żona i dzieci nadal pozostawały w niewoli. A więc mnóstwo różnych wariantów małżeństwa, ale dla nas najważniejszy jest ten rajski, ten biblijny model małżeństwa. Poznajmy treść 7 przykazania. Jest ono dosyć krótkie. Nie będziesz cudzołożył. Ale spójrzmy teraz na pewien wachlarz wariantów obecnych w polskich tłumaczeniach. A więc niektóre Biblie mówią: nie będziesz cudzołożył, inne krótko: nie cudzołóż, nie wolno ci cudzołożyć, nie dopuścisz się cudzołóstwa, nie łam małżeńskiej wiary, czy też nie żyj rozwiąźle. I co ciekawe, w kulturze hebrajskiej to przykazanie, ono pierwotnie w tym kulturowym jakby tle dawało większe uprawnienia mężczyznom. Czytamy w komentarzu biblijnym do przykazania. Zakaz zawarty
W wierszu 14 nie odnosi się w taki sam sposób do mężczyzn, jak do niewiast. Mężczyzna izraelski nie popełniał cudzołóstwa, gdy brał sobie za żonę drugą niewiastę, gdyż prawo zezwalało na poligamię. Niewiasta natomiast dopuszczała się cudzołóstwa, gdyby oddawała się innemu mężczyźnie za życia swojego męża. Czyli kulturowo rzecz biorąc, to przykazanie dawało troszeczkę więcej praw mężczyznom. W kolejnych słowach komentarza możemy przeczytać. Mężczyźnie żonatemu nie wolno było łączyć się tylko z niewiastą zamężną. W Starym Testamencie zachodziła wtedy wielka różnica między mężczyzną a niewiastą w zachowaniu wierności małżeńskiej. Niewiasta nie ma inicjatywy w rozerwaniu małżeństwa, a więc nie mogła dać swojemu mężowi listu rozwodowego. To prawo miał wyłącznie mężczyzna. Ta różnica wskazuje, że w Starym Testamencie cudzołóstwo było uznane za występek raczej żony niewiernej swemu mężowi, zwanemu Baal, to jest właścicielem żony, niż przeciwko czystości. W starożytności mąż był uznawany za pana rodziny, za pana całego dobytku. Również żona była traktowana w jakimś sensie jako własność męża. Był nieco inny status kobiety w starożytności. W komentarzu do przekazania, tym razem zawartego w 5 Księdze Mojżeszowej, możemy przeczytać. Karą za cudzołóstwo było ukamienowanie. Taką samą karą byli karani zarówno mąż, jak i kobieta. Przed ukamienowaniem prawdopodobnie kobieta była na pośmiewisko dodatkowo jeszcze obnażana. Komentarz Tory do 7 przekazania. 7 przekazanie powiązane jest z przekazaniem: nie wolno ci mieć innych bogów, ponieważ ten, kto zdradza swojego współmałżonka, wkrótce zdradzi też i samego Boga. Jakie relacje były zakazane w tym krótkim przekazaniu dotyczącym relacji w małżeństwie? Nie będziesz cudzołożył. Jakie czyny, jakie postawy, jakie zachowania mieściły się w zakresie znaczeniowym tego przekazania? 3 Księga Mojżeszowa, Księga Kapłańska mówi tak. Nikt z was nie będzie się zbliżał do ciała swego krewnego, aby odsłonić jego nagość. Nie będziesz odsłaniać nagości swojego ojca, nagości swojej matki, swojej macochy, swojej siostry, córki twego syna lub córki twojej córki, bo są one twoją nagością. Czyli relacje seksualne między najbliższymi krewnymi były przez Biblię bardzo wyraźnie potępione i zakazane. Jakie czyny są sprzeczne z treścią 7 przekazania. A więc relacje seksualne między krewnymi, poza wyjątkiem małżeństwa lewirackiego, o którym już mówiliśmy, ale także uprawianie seksu w czasie menstruacji. Za takie czyny groziła kara śmierci. Karą śmierci karane był gwałt, cudzołóstwo, homoseksualizm, sodomia, ale także nierząd sakralny, czyli ta rozwiązłość na terenie pogańskich świątyń i w ramach pogańskich kultów. Kwestia rozwodu. Dzisiaj, kiedy patrzymy na statystyki, one potrafią naprawdę przerazić. W chrześcijańskich krajach duża część małżeństw rozpada się krótko po ich zawarciu. Skąd zatem wziął się pomysł na rozwód? Biblia mówi o listach rozwodowych. Popatrzmy, jakie prawa były związane z takim listem. 5 Księga Mojżeszowa, rozdział 24. Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie. Jeśli ona, wyszedłszy z jego domu, pójdzie i zostanie żoną innego, a ten drugi też ją znienawidzi, wręczy jej list rozwodowy i usunie ją z domu. Albo jeśli ten drugi mąż, który ją poślubił, umrze, nie będzie mógł pierwszy jej mąż, który ją odesłał, wziąć ją powtórnie za żonę jako splugawionej. Czyli mówi tutaj ten tekst o tym, że jeśli mężczyzna znalazł coś odrażającego w kobiecie, za chwilkę powiemy więcej o tym, ale jeśli znalazł coś odrażającego, mógł wręczyć swojej żonie list rozwodowy. Musiał zwrócić jej wiano, odesłać ją do domu ojca, ale popatrzcie, co się dzieje. Jeżeli wręczył jej list rozwodowy, to nie mógł już tej samej kobiety poślubić po raz kolejny.
To było już nieodwracalne, a więc miał być to jakiś hamulec, który powstrzymywał przed takim pochopnym wręczaniem listu rozwodowego. Za czasów Pana Jezusa toczyła się żarliwa dyskusja na temat tego, jak należy interpretować owo coś odrażającego. Cóż to było? Mężczyzna zobaczył w kobiecie coś odrażającego i mógł jej wręczyć list rozwodowy. Jak rozumiano te słowa? Szkoła rabina Szammaja mówiła, że coś odrażającego oznacza cudzołóstwo i tylko cudzołóstwo. Dla innego powodu nie wolno było oddalić swojej żony. Nawet kobieta, jak twierdził Szammaj, podobna w swojej przewrotności do Jezabel, żony Achaba, odstępcza królowa, dopóki taka kobieta nie popełniła cudzołóstwa, nie mogła być przez męża oddalona. Tak nauczał Szammaj. Ale istniała też szkoła rabina Hillela, który interpretował owo coś odrażającego w bardzo szeroki sposób. A więc mężczyzna według nauczania Hillela mógł oddalić żonę, jeśli źle ugotowała obiad, dużo mówiła, chodziła z rozpuszczonymi włosami, rozmawiała z mężczyznami na ulicy, lekceważąco mówiła o rodzicach męża w jego obecności, była kobietą kłótliwą, której awantury słychać było w sąsiednich domach. To wystarczyło, żeby kobiecie wręczyć list rozwodowy. I wreszcie rabbi Akiba nauczał, że mężczyzna może oddalić swoją żonę, jeśli znalazł inną kobietę, którą bardziej ukochał i którą uważał za piękniejszą niż dotychczas uważana. Czyli pojawił się bardzo liberalny prąd w ramach judaizmu. I z tym miał się później skonfrontować Pan Jezus. W ostatniej księdze Starego Testamentu, w księdze Malachiasza, Pan Bóg mówi tak. Nienawidzę rozwodów, mówi Jahwe, Bóg Izraela, i każdego, kto szatę swoją plami krzywdą. Tak się kończy ostatnia księga Starego Testamentu. W czasach Pana Jezusa zadawano Jezusowi pytania odnośnie rozwodu. I tak na przykład ewangelista Mateusz sprawozdaje. Przystąpili do Jezusa faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę i zadawali Mu pytanie, czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu. Czemu Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im Jezus, przez wzgląd na zatwardziałość waszych serc pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. Zauważyliście to? Kiedy pojawia się Jezus, to przywraca małżeństwu ten biblijny wzorzec. Na początku tak nie było. Małżeństwo miało być związkiem do końca, przez całe życie. Jedynie śmierć mogła zakończyć istnienie małżeństwa. A więc Jezus mówi, przez waszą zatwardziałość Mojżesz dopuścił to prawo. Ono nie było najmądrzejsze, nie było najlepsze. Było to próba wyjścia z jakiejś patowej sytuacji, ale Bóg rozwodów, jak już czytaliśmy, nienawidzi. Nie chce, żeby takie sytuacje miały miejsce. I teraz bardzo ważny tekst z Ewangelii według Mateusza. Przeczytajmy 19 rozdział, wiersz 9. Bez krótkiego fragmentu, które za chwilkę dodamy na kolejnej planszy. A więc czytamy tam. Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo i kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Tekst jest prosty, prawda? Jeżeli ktoś oddala swoją żonę, a inny mężczyzna ją poślubia, popełnia cudzołóstwo ten mężczyzna i ta oddalona kobieta. Ale popatrzcie, w tej wypowiedzi Jezusa jest jeszcze pewien bardzo ważny fragment, który na planszy zaznaczony jest kolorem czerwonym. Przeczytajmy te słowa jeszcze raz. Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo, kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo, chyba że zachodzi pewien bardzo ważny przypadek. Chyba że oddala tą swoją żonę w przypadku nierządu. Czyli jeżeli jest małżeństwo i nagle jedna ze stron okazuje się niewierna, to ta wierna osoba ma prawo oddalić niewiernego małżonka i wejść w nowy związek małżeński. Jest to jedyna klauzula, która pozwala na rozwiązanie jednego związku małżeńskiego i daje prawo niewinnej stronie, prawo do szczęścia. Pan Bóg nie chce, żebyśmy zdradzeni, pokaleczeni, musieli trwać w jakimś nieszczęściu. Bóg chce dla nas szczęścia.
W tekście greckim Nowego Testamentu pojawia się słowo rozpusta albo nierząd. Jest to tłumaczenie greckiego terminu porneia. No, z tego słowa bierze swoją nazwę pornografia. A więc co mieściło się w tym określeniu porneia? Były to wszelkie niedozwolone kontakty seksualne realizowane poza obrębem małżeństwa. A więc było to cudzołóstwo, nierząd, czyli stosunki seksualne między osobami w stanie wolnym, praktyki homoseksualne czy dewiacje seksualne, takie jak pedofilia i sodomia. To wszystko mieściło się w tym określeniu porneia. Pan Jezus, kiedy przyszedł, to odnosząc się do przykazań dekalogu, nadał im bardzo głęboką treść. A więc na przykład fragment Ewangelii Mateusza. Powiedziano wam, nie cudzołóż, a ja wam powiadam, czyli to jest już Jezusowy komentarz do tego przekazania, ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Mówiliśmy na poprzednich wykładach, że właściwie pierwszych 9 przekazań dekalogu można było zweryfikować poprzez ludzkie sądy, ale 10, które mówiło, żeby nie pożądać, ono właściwie wymykało się już z ludzkiej jurysdykcji. No bo jak sędzia może sprawdzić, co się dzieje w moim sercu? Popatrzcie, co robi Pan Jezus. Pan Jezus każdemu właściwie przekazaniu nadaje jakąś duchową głębię, że nie tylko czyny, ale już myśli są ważne. Nie muszę fizycznie zdradzić żony, jeśli zacznę myśleć o innych kobietach, to już zaczyna się dziać coś niedobrego. Pan Jezus mówi dalej, 15 rozdział Ewangelii Mateusza. Z serca pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym z serca. Oczywiście mówiąc o sercu w tym biblijnym zbiorze symboli, serce oznacza myśli, umysł. No, to jest nasze wnętrze, to jest nasza dusza. A więc w środku, zanim pojawią się czyny, najpierw pojawiają się myśli. No i Biblia jest pełna historii, gdzie ludzie potykają się. Właśnie o to przykazanie. Jednym z takich niechlubnych bohaterów historii, która łamie Boże przekazanie siódme, jest Dawid. Król, który miał szczególne miejsce w Bożym sercu. Bóg mówił o nim, że to jest król według jego serca, według jego upodobania. I co się dzieje? Pewnego dnia Dawid, patrząc ze swojego okna, widzi na tarasie pobliskiego domu kąpiącą się kobietę, przepiękną kobietę. Zasięga informacji, okazuje się, że jest to żona Uriasza, Hetyty. Dawid ją nakazuje przyprowadzić do swojego pałacu. No i dochodzi do zdrady. Dochodzi do zdrady. Kobieta zdradza swojego nieobecnego w tym czasie w domu męża. Powstaje problem. Bóg posyła do Dawida proroka Natana. I Natan gani króla. Dawid przyznaje się do błędu, okazuje skruchę, przeprasza Boga, chce jakoś naprawić swój błąd, co wcale nie jest takie łatwe, bo w międzyczasie doszło do morderstwa. Dawid kazał zamordować Uriasza, czyli męża Batszeby. I w końcu, kiedy dochodzi do konfrontacji z prorokiem, to Dawid mówi do proroka Natana: zgrzeszyłem przeciwko Jahwe. A Natan odpowiedział Dawidowi: Jahwe przebaczył ci twój grzech, nie umrzesz. Pan Bóg jest w stanie przebaczyć każdy grzech. Chodzi o to, żebyśmy wyciągali wnioski ze swoich potknięć i upadków. Inny słynny obraz zaczerpnięty z Biblii to jest cudzołożnica, którą przyprowadzono do Pana Jezusa i powiedziano: Mojżesz kazał takie kamienować, a ty, nauczycielu, co powiesz? Pan Jezus wiedział, że jest to nic innego jak sprytnie utkana intryga. Była to prowokacja, dlatego że ci ludzie chcieli chwycić Jezusa na jakiejś niezręczności. Gdyby Pan Jezus powiedział, nic się nie stało, wtedy byłyby powody do oskarżenia Go jako tego, który depcze Boże przykazania. Ale gdy powiedział, że trzeba ją ukamienować, przestałby być w oczach ludzi tym miłosiernym nauczycielem. A więc Jezus robi coś niezwykłego. Pochyla się i zaczyna pisać palcem po ziemi. Biblia nie mówi, co Pan Jezus pisał, ale wiele przemawia za tym, że tam na tej ziemi, palcem, Pan Jezus, rozglądając się wokół zebranych ludzi, patrząc im prosto w oczy, prosto w twarz, wypisywał na ziemi ich grzechy.
I powiedział, jeśli ktoś z was nie jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Co się okazało, że wszyscy, począwszy od tych najważniejszych, najbardziej zagorzałych strażników prawa Bożego, zaczęli odchodzić. I w końcu Pan Jezus został sam na sam z tą kobietą. Zadał jej wtedy pytanie, niewiasto, gdzie oni są? Gdzie są ci, którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła, nikt, Panie. Wtedy rzekł do niej Jezus, i ja również nie potępiam cię. Idź i od tej chwili już nie grzesz. Pan Jezus nie podeptał prawa Bożego, bo prawo Boże, przekazania Boże są święte, doskonałe, dobre, błogosławione, ale też pokazał, że każde prawo Boże musi być stosowane w tej otoczce miłosierdzia. Bo każdy z nas, każdego dnia, jak nie w ten, to w drugi sposób, no, przestępuje to prawo. Nie dlatego nawet, że chcemy, ale dlatego, że jesteśmy słabi, jesteśmy niedoskonali. A więc Jezus mówi tej kobiecie złapanej na cudzołóstwie, przebaczam ci, ale zmień coś w swoim życiu. Nie możesz tą drogą nadal iść. Przestań potępiać, popełniać zło, przestań grzeszyć. Ja cię nie potępiam, zmień się. Biblia to nie tylko ostrzeżenia, ale także wiele dobrych rad na temat szczęśliwego małżeństwa. A więc co mówi na przykład list do Hebrajczyków? Małżeństwo winno być we czci u wszystkich, a współżycie małżeńskie niech będzie nieskalane, bo rozwiązłych i cudzołożników czeka surowy sąd Boży. A teraz uwaga, kochani. Mam dla was naprawdę tekst niezwykle ważny, dlatego że w małżeństwie bywa różnie. Są lepsze i gorsze dni, ale najgorszą rzeczą, która może przyjść któremuś z małżonków do głowy, to jest taki łóżkowy szantaż. Ktoś się w tej chwili może zaczerwieni i powie, zaraz, to są święte rzeczy. My tu o takich dziwnych, przyziemnych, niezręcznych sprawach rozmawiamy. Ale popatrzcie, to co za chwilkę przeczytamy na planszy, to nie są czyjeś prywatne opinie, są to słowa, natchnione słowa apostoła Pawła. Co apostoł mówi? Mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi. Żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż. Podobnie też i mąż nie rozporządza własnym ciałem, ale żona. Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie. Potem znów wróćcie do siebie, aby wskutek niewstrzemięźliwości waszej nie kusił was szatan. Co mówi apostoł Paweł? Bądźcie dla siebie pełni ciepła, troski, czułości, bo to chroni małżeństwo przed niebezpiecznymi sytuacjami, pokusami. To cementuje, a nie rujnuje małżeństwo. A więc czułość męża wobec żony i czułość żony wobec męża to jest takie spoiwo, które pozwala, by małżeństwo przetrwało najtrudniejsze chwile. Odrzućcie od siebie wszelki łóżkowy szantaż. To nie jest zgodne z przekazaniem Bożym. List do Efezjan mówi także, co możemy zrobić, żeby nasze małżeństwo było szczęśliwe. A więc może zacznijmy od fragmentu z listu do Efezjan, rozdział 5, wiersz 21, gdzie jest powiedziane, żona niechaj będzie poddana mężowi. Panowie, poprawiacie w tej chwili krawaty, mówicie, tak, tak, to jest natchnione Słowo Boże. Ale czytajmy dalej. Ten sam tekst mówi, żona niechaj szanuje męża. Ale i teraz rewolucja. Mąż niech będzie poddany żonie. Co? Mąż żonie? A tak. Apostoł Paweł mówi, bądźcie sobie nawzajem poddani. To nie jest tak, że mężczyzna ma być tą stroną dominującą, ale w małżeństwie musi być partnerstwo. Musi być ten wzajemny szacunek, ta wzajemna uległość, to wzajemne szukanie swojego szczęścia. A więc mąż niech będzie poddany żonie. Mąż niechaj miłuje swoją żonę, mąż niechaj troszczy się o żonę. A więc małżeństwo to jest związek partnerski w sensie biblijnym, gdzie i żona, i mąż okazują sobie miłość, troskę, czułość. Wtedy takie małżeństwo będzie szczęśliwe. Czy wiecie, że małżeństwo jest także przepięknym symbolem więzi, jakie łączą Jezusa i Jego Kościół? Naprawdę, popatrzcie. Apostoł Paweł, kiedy powołuje się na jedne z pierwszych słów Biblii, mówi, że tkwi w tych słowach jakaś tajemnica. List do Efezjan, rozdział 5, wiersz 31 do 32. Opuści człowiek ojca i matkę. Czytaliśmy już te słowa, prawda? A połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. I teraz, uwaga, tajemnica to wielka, a ja mówię, pisze apostoł Paweł, w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła.
Tajemnica. Jaka tajemnica? Ano taka, że tak jak my na ziemi opuszczamy swoich rodziców, żeby się złączyć ze swoją żoną czy mężem, tak ktoś inny, kto? Jezus, opuścił swojego Ojca, stąpił na ziemię, przyjął ludzkie ciało i przez ten fakt przyjęcia ludzkiego ciała złączył się z nami, swoim Kościołem, ludzkim Kościołem. I moi drodzy, Jezus, kiedy przyjął ludzkie ciało na siebie, przyjął je na zawsze, na wieki. Zszedł do naszego poziomu, żeby nas pociągnąć ku sobie, ku boskości. Przyjął ludzką naturę, żeby w naszą ludzką naturę wlać troszeczkę boskiej natury. O tym mówi Piotr w swoim pierwszym liście. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale mówi tak: jestem o was, czyli o was chrześcijan, o was jako Kościół, zazdrosny boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. Czyli Kościół jest traktowany przez Jezusa jak oblubienica, jak narzeczona. My niedoskonali, On doskonały. My biedni, ubodzy, skalani przez grzech, On święty, potężny, Król Wszechświata. Dochodzi do mezaliansu. Bóg poślubia nas, słabych ludzi, żeby dać nam wieczność. Czy to nie jest piękne? Czy to nie jest cudowne, jak bardzo miłuje nas Bóg? Obok tego literalnego poziomu treści przekazania jest jeszcze ten poziom duchowy. A więc kiedy mówimy o cudzołóstwie, pamiętajmy o to, że to nie tylko zjawisko, które istnieje w tej sferze cielesnej, ale Biblia także bardzo często wspomina o duchowym cudzołóstwie, o duchowym nierządzie. I tak na przykład Apokalipsa ukazuje Babilon jako wielką nierządnicę. Księga Apokalipsy, rozdział 17, i tam kolejne wiersze. Ukażę ci sąd nad wielką nierządnicą, która siedzi nad wielu wodami, z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu. I zaniósł mnie w stanie zachwycania na pustynię i ujrzałem niewiastę siedzącą na bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej 7 głów i 10 rogów. Babilon nazwany jest wielką nierządnicą, matką nierządnic wszelkiej obrzydliwości na ziemi. Apokalipsa tak ją opisuje. A niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogie kamień i perły. Miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swojego nierządu. A na jej czole wypisane imię tajemnica, wielki Babilon, matka nierządnic i wszelkiej obrzydliwości ziemi. A więc Babilon jako duchowa cudzołożnica, symbol ludzi wierzących, którzy odeszli od Boga, którzy dobrze zaczęli, a potem wyparli się swojej miłości do Stwórcy. Oraz kolejna forma cudzołóstwa to jest cudzołóstwo polegające na odrzuceniu Boga i przyjaźni ze światem, czyli wykreślenie Boga ze swojego życia. Znajdujemy te słowa w liście Jakuba. Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Cudzołóstwo ze światem, świecki styl życia, postępowania, wartości. Ale to, co dla nas jest najważniejsze, to jest to, co się dzieje, kiedy spotykamy na naszej drodze Pana Jezusa. Popatrzcie, co apostoł Paweł mówi. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Ale apostoł Paweł pisze dalej. A takimi byli niektórzy z was, lecz zostaliście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. Co mówi apostoł Paweł? Ci, którzy dzisiaj są w Kościele, kiedyś w swoim wcześniejszym życiu byli ludźmi skalanymi poprzez styl życia, popełniali wszelkie możliwe grzechy, ale kiedy spotkali Jezusa, to Jego miłość obmyła tych ludzi i dała im nowy start. Nie wiem, kim jesteś.
Być może oglądasz ten program nieprzypadkowo. Być może trafiłeś na niego zupełnie, zupełnie bezwiednie. Ale być może powinieneś usłyszeć te słowa. Kimkolwiek jesteś, w jakimkolwiek stanie dzisiaj się znajdujesz, jakkolwiek wygląda twoje życie, jeżeli czujesz, że coś chciałbyś zmienić, jeżeli chciałbyś być innym, lepszym człowiekiem, to jest właśnie ten czas. Pan Jezus, kiedy poznajemy Go, kiedy wpatrujemy się w to, kim był, jak traktował ludzi, z czym do nas przyszedł na ziemię, to znajdujemy w Nim pełnego miłości Boga i Zbawiciela. Jezus mówi, kimkolwiek jesteś, ja cię zmienię na lepsze. Zabiorę ci słabość i dam ci moc. Zabiorę ci twoje skalanie i dam ci swoją czystość. Zabiorę ci to wszystko, czego chcesz się pozbyć, a dam ci tą nową perspektywę. Możemy być innymi, lepszymi ludźmi, jeśli przyjmiemy do swojego życia Jezusa Chrystusa. Możemy być obmyci Jego krwią, a jest to krew, która popłynęła dlatego, że Bóg nas kocha. Moi drodzy, na kolejnym spotkaniu zastanowimy się, czy Kali mieć rację. Pewnie znacie tę historię z powieści W pustyni w puszczy, kiedy Staś zadaje pytanie Kalemu, co to znaczy zrobić coś dobrego i czym się różni dobro od zło. Kali miał swoją odpowiedź, ale czy odpowiedź Kalego jest mądra i słuszna? Na kolejnym spotkaniu poznamy Boga jako Pana i Właściciela Ziemi. Spojrzymy, jak Bóg postrzega prawo do własności. Dlaczego Bóg nakazuje troszczyć się o biednych? Poznamy treść ósmego przykazania i, moi drodzy, będziecie zszokowani, dlatego że istnieje pewna forma tego przykazania, która na pewno będzie dla was czymś nowym. W jaki sposób Biblia rozwiązywała w starożytności kwestię kradzieży? Dlaczego bogactwo może mieć tak destrukcyjną moc? Co jest korzeniem wszelkiego zła? Do kogo należy ziemia? Co Pismo Święte mówi na temat korupcji? Na czym polega kradzież? Co to znaczy kogoś okradać? Czy można okradać Boga? I wreszcie, gdzie znaleźć prawdziwy skarb? Zapraszam na kolejne spotkanie, ale zanim się rozstaniemy, poświęćmy jeszcze moment na krótką modlitwę. Panie Boże, chcemy dziękować za to, że Twoje Słowo jest dla nas drogowskazem wiary. Chcemy dziękować za to, że uczysz nas żyć. Pokazujesz nam wszystkie te miejsca, które są niebezpieczne, które powinniśmy z daleka omijać. Chcemy Cię prosić, Panie, abyś nas prowadził, strzegł, żebyś obdarzył nas mądrością i abyś, Panie, sprawił, byśmy patrzyli na Twoje przekazania nie jako coś wrogiego, coś, co nas ogranicza, ale jako rady, które są naprawdę życiodajne. Błogosław, Panie, wszystkich, którzy oglądają te programy i daj nam radość wynikającą z tego, że możemy Twoje Słowo poznawać. Prowadź, błogosław i daj nam to prawdziwe szczęście, które jest owocem posłuszeństwa, jakie chcemy Ci okazać. Panie Boże, bądź uwielbiony, a nam daj radość wynikającą z tego, że należymy do Ciebie. Dziękujemy poprzez Pana Jezusa. Amen.